Życie nauczyło nas, że faceci nigdy nie poznają dogłębnie swoich lepszych połówek, póki nie zrozumieją fenomenu dirty dancing. Nie wierzycie? Sprawdźcie sami i zapytajcie ukochane, ile razy widziały taneczny melodramat z Patrickiem Swayze. Akcja filmu rozgrywa się na początku lat 60. Jak powiada główna bohaterka, Baby, są to czasy, zanim Beatlesi nagrali pierwszy przebój, a Kennedy ostatni raz odwiedził Teksas. Nastolatce wydaje się, że nigdy nie spotka mężczyzny tak wspaniałego, jak jej ojciec, który jest szanowanym lekarzem. I wtedy, podczas pobytu w kurorcie Catskill Mountains, dziewczyna poznaje Johnego. Tancerz z wyboru, żigolak z przymusu, rycerz w śniącej zbroi z zasady. W życiu, jak na parkiecie, jest opiekuńczy, czuły i honorowy. Ale nie brakuje mu fantazji. Kiedy trzeba, wybije szybę we własnym samochodzie, aby tylko móc zabrać Baby na naukę tańca w pięknych okolicznościach przyrody. Któraż dziewczyna nie chciałaby rozkwitnąć w trakcie romantycznych wakacji w objęciach takiego samca? Brudny taniec i czyste uczucie. Panie dumnie prężą dekolty, panowie kładą dłonie na tych częściach ciała partnerek, na które w normalnych okolicznościach nie powinni nawet patrzeć. Dla Baby taniec to katalizator nieuświadomionych do tej pory pragnień. Doskonale widać to w trakcie treningu bohaterów. Nauka rumby pośród jezior i lasów zamienia się w miłosne podchody. Baby przestaje być dzieckiem, staje się kobietą. Do historii przeszła finałowa scena, gdy Johnny pojawia się na imprezie z okazji zakończenia letniego sezonu. Padają pamiętne słowa: nikt nie będzie stawiał Baby do kąta. Johnny porywa ukochaną na scenę, a wkrótce przyłączają się do nich inni tancerze. Nudna uroczystość zamienia się w bijący energią i zmysłowością show. W tańcu zacierają się podziały społeczne. Na parkiecie tyle samo znaczą panienka z dobrego domu oraz przybłęda zapisany do Związku Malarzy Pokojowych. Liczą się talent, pasja i miłość.